Witam wszystkich, z tej strony Kador, a to jest prezentacja ciągników Antonio Carraro z pierwszego płatnego dodatku do gry Farming Simulator 22. Więc tak, na samym początku będę chciał Wam pokazać, jak te ciągniki wyglądają na zewnątrz, w środku oraz posłuchać ich dźwięków pracy. Następnie przeniesiemy się do sklepu, by zobaczyć, jakie są opcje konfiguracji. No już na sam koniec po prostu powiem moje zdanie na ten dodatek, w sensie po prostu ocenię, czy on mi się podoba, czy też nie. No to zacznijmy od tego najmniejszego ciągniczka. Tylko jeszcze wspomnę, że generalnie w przeszłości było tak, że te dodatki do farmingów najczęściej były tematyczne i nie inaczej jest w tym przypadku, czyli mamy tutaj ciągniki jednej marki, czyli włoskiej Antonio Carraro, i przeznaczone są do tak jakby jednej konkretnej pracy, czyli do pracy w sadzie. Dobra, no to przejdźmy już do samej prezentacji. Na sam początek najmniejszy ciągnik, chyba gabarytowo najmniejszy, bo nie ma on najmniejszej mocy. Taki dosyć, wygląda na taki trochę starszy. Całkiem ciekawy. Troszeczkę on mi przypomina takie kuboty, jakie kiedyś było. Kiedyś był, mam wrażenie, na YouTubie wysyp jakichś tam filmów o kubotach, tych małych, które wykonywały tam różne ciekawe rzeczy. To posłuchajmy sobie teraz. Podoba mi się dźwięk tego ciągniczka na wolnych obrotach, takie wiecie, pyrkanie, które kojarzy się z jakimiś takimi starszymi ciągnikami. No, spoko, spoko. Jest to, jak widać, ciągnik przegubowy, czyli na pewno całkiem skrętny. Aczkolwiek jest jeden mankament, który zauważyłem. Otóż, kiedy, żebyście to dobrze widzieli, spójrzcie z lewej strony kamery, czyli z prawej strony tak jakby ciągnika, jak zmienia się, jak biegi są zmieniane, to nie ma animacji. W sensie rolnik sobie po prostu trzyma dłoń na rękę, po prostu trzyma na udzie i nie ma tej animacji, kiedy on ręką faktycznie te biegi zmienia. A to jest w ciągnikach w 22, w tych, których jest ręczna skrzynia biegów. Więc tutaj takie troszeczkę niedbalstwo, muszę powiedzieć. I niestety podobna sytuacja tyczy się o tego tutaj ciągnika. Ten tutaj ma 35 koni, ale ten jest najmniejszym, gdyż ma ich, z tego co pamiętam, 19. No i tutaj również jest sytuacja, że drążek tutaj w zmiany biegów się rusza, ale no nie widać animacji. To jest po prostu jakoś automatycznie zmieniane. Rolnik po prostu tego nie robi. Więc taki kolejny malutki mankament do naprawienia w aktualizacji. I co my tu mamy? No, mamy pakę z tyłu, więc możemy tutaj sobie albo jakąś bardzo małą ilość ziarna załadować, albo jakieś palety z czymkolwiek. I możemy, a właśnie w tym mniejszym ciągniku chyba też była taka opcja, ale nie, chociaż nie, chyba tam nie było, zaraz sprawdzę. Możemy tę ramę złożyć klawiszem X i po prostu, no, złożyć jak ktoś chce. I w sumie tyle, jakby gdzieś miała zaczepić czy coś. W tym małym ciągniku chyba tego zrobić nie można. Nie, tutaj nie można, ale w tym już, z tego co pamiętam, tak. Ten ma 39 chyba koni mechanicznych, więc to też jest taki stosunkowo mały. No i tutaj tę ramę też możemy sobie złożyć. I w sumie tyle. A, jeszcze dodatkowo, z tego co widzę, możemy tutaj zmienić kierunek jazdy. I to jest akurat coś, co chyba większość z tych ciągników ma, czyli możliwość zmiany kierunku jazdy. Ten jest pierwszym, który testuje i który taką opcję posiada, ale to jest chyba serio w większości tych następnych, zresztą zaraz zobaczycie. Także spoko. Wrócę nim na miejsce, gdzie był postawiony, żeby zachować porządek. Okej.
Ten już nie pamiętam, ile ma koni. Coś koło 60. To się potem... Największy ma chyba 95. Właściwie kilka ma 95, ale to potem zobaczymy w sklepie. Ogólnie warto zauważyć to, że te ciągniki mają, i to też będzie widać w przypadku pozostałych modeli, one tak dosyć nietypowy mają wygląd w środku, w sensie ten widok w sensie w środku, taki on jest troszeczkę nietypowy, oczywiście jeżeli porównać do, o ile porównać to do jakichś innych ciągników w 22, to tak dosyć ciekawie one w środku wyglądają, trzeba powiedzieć. Czy tutaj jest opcja? Jest. Tutaj również, cyk. Zmieniamy kierunek jazdy i voilà. Możemy sobie jechać w ten sposób, co w sumie jest spoko, jeżeli na przykład, bo umówmy się, te ciągniki są naprawdę, nawet te największe mają stosunkowo małą moc, więc możemy je wykorzystać do ograniczonych czynności i na przykład można tutaj podczepić jakąś małą kosiarkę i kosić, albo małą zgrabiarkę. No i w sumie spoko. By to w ten sposób wyglądało, w sensie całkiem niezła by była widoczność. Czekajcie, wrócę nim tam, gdzie był zaparkowany. Dobra. Kolejny, taki dosyć nietypowo wyglądająca, ma dosyć nietypowo wyglądającą kabinę, co nie? Taka jest spłaszczona strasznie. No, dźwięki to podejrzewam, że każdy konkretny model będzie mieć je stosunkowo podobne. I oto jest właśnie to, ten taki trochę nietypowy widok. Jak na jakiś tam ciągnik, co nie? Znaczy, te są sadownicze, więc w sumie okej, to jest co innego. A ten widok jest taki trochę nietypowy w środku. Co my tutaj mamy? Tutaj nie mamy żadnej, z tego co widzę, dodatkowej opcji. Także okej, wracamy na miejsce, gdzie był zaparkowany. I tutaj, o właśnie, czekajcie, w tym ciągniku już jest animacja zmiany biegów. Normalnie rolnik sięga, te biegi zmienia. No czekajcie, raz zmienia, raz nie zmienia, z tego co widzę. Co tu się dzieje? O, teraz zmienił, okej. No ale tak czy inaczej, tutaj ta animacja jest, więc czemu jej tam nie ma? Nie mam pojęcia. No i generalnie te następne ciągniki, które będę pokazywać, one są do siebie stosunkowo podobne, zresztą zaraz zobaczycie. Ale są między nimi takie subtelne różnice, w sensie w jednym jeden jest przegubowy, drugi nie jest przegubowy. W jednym możemy obrócić ten fotel, w innym nie możemy. W tym na przykład, z tego co widzę, możemy sobie obrócić elegancko. Ile ten ma koni? Ja nie wiem, czy ten nie ma coś koło 70 i zaraz zaczną się te, co mają 95 koni, ale nie chcę jak coś wprowadzać was w błąd, dlatego tak jak powiedziałem, potem sobie wszystko dokładnie w sklepie zobaczymy. Okej, no to wsiadam do kolejnego. No i ten jest dla przykładu przegubowy. Ale czy ma opcję? Również ma opcję zmiany kierunku jazdy. Okej. To ciekawe. O, tutaj to widok też jest taki dosyć nietypowy, bo wiecie, te ciągniki są strasznie, strasznie wąskie, żeby się mieściły tam w sadzie bez żadnego problemu. Okej, przeskakuję do kolejnego. Ten chyba nie jest przegubowy.
No i faktycznie przegubowy nie jest, ale też ma opcję z obróceniem kamery. Znaczy kamery w sumie, znaczy teoretycznie w grze jak gramy, no to można powiedzieć, że sobie kamerę obracamy, ale chodzi oczywiście o obrócenie fotela. No i są dwa ostatnie ciągniki, które różnią się tym, że są w czarnej wersji kolorystycznej i ten ma gąsienicę i z przodu i z tyłu, a ten tylko i wyłącznie z tyłu. Ale to nie jest jedyna różnica, gdyż ten nie jest przegubowy, podczas kiedy z tego co pamiętam, ten ostatni już faktycznie przegubowy jest. No i tutaj chyba też możemy tę kamerę obrócić, więc jak widzicie, te ciągniki są bardzo do siebie podobne. Aczkolwiek każdy może sobie wybrać to, co komu bardziej pasuje. Czy woli ciągnik mieć, gdzie jest skręt, gdzie są skrętne koła, czy ktoś woli mieć ciągnik, gdzie jest po prostu, no, który jest przegubowy. To już jak kto woli. No i ostatni ciągnik w tymże DLC. I również ma możliwość obrócenia fotela. Czyli właśnie wam zaprezentowałem, jak poszczególne ciągniki wyglądają w środku. Mogliście usłyszeć ich dźwięki. To teraz zobaczmy w sklepie, jakie są tutaj możliwości konfiguracji. Czyli tak, ten najmniejszy 35 koni mechanicznych, no i możemy sobie zmienić markę kół, a już samych kół ustawić nie możemy. No i plus tablica rejestracyjna, ale to wiadomo, w każdym chyba możemy ją sobie ustawić. Ten tutaj 19 koni, dobrze zapamiętałem. No i tutaj możemy sobie ustawić, czy chcemy mieć burty, czy też nie. Tak więc jest taka opcja, plus dodatkowo tutaj ochronne rozszerzenie, które oczywiście tutaj w farmingu jest, ma znaczenie tylko i wyłącznie wizualne. Szerokość kół i kolor felg. Tutaj 38 koni mechanicznych, a ja chyba powiedziałem 39. No i tylko i wyłącznie koła tutaj możemy oraz kolor felg sobie zmienić. No w sumie tak całkiem spoko wygląda na tych bliźniakach, ale i tak 38 koni to nawet na takich bliźniakach nie robi jakiegoś wrażenia. Tutaj 75 koni, ja nie pamiętam ile powiedziałem, chyba 60 ileś. I możemy sobie wybrać, czy chcemy mieć tutaj złącze 3-punktowe, teraz go nie ma, ale możemy je jak coś założyć i wtedy też pojawia się taka osłona. No i marka kół plus rodzaje kół, ale również możemy taką osłonę sobie założyć bez zakładania tuza przedniego. I chyba taką osłonę możemy do każdego pozostałego ciągnika założyć. Plus jeszcze obciążniki przednie, ale jak widzicie takie nietypowe, bo zawieszane z boku, a nie bezpośrednio z przodu. No i różna masa, 200 kg, 400, 600. Kolor felg. I to w sumie tyle. Następny ciągnik, ten ze spłaszczoną kabiną. 98 koni, ok. Ja chyba mówiłem, że one maksymalnie mają 95. No to są, wiecie, już takie wartości, że w granicach nieznaczącego błędu. Tutaj ponownie tuz albo bez tuza. Koła, osłona i obciążniki. I chyba generalnie taka sama konfiguracja jest w przypadku pozostałych ciągników, ale zaraz się upewnię. Tutaj też 98 koni mechanicznych. No i konfiguracja standardowa. Czekajcie, na tym teraz byłem, tak? Również 98 koni mechanicznych. Bez zmian, jeżeli chodzi o konfigurację. Tu też 98. Wszystko tak samo. A nie, tu nie możemy marki kół zmienić, tylko i wyłącznie czy mają być obciążniki, czy też bliźniaki i tak dalej. Ale marki już nie możemy zmienić, co jest ciekawe, że w tych wszystkich możemy, ale w tym nie. Ciekawe. No i tutaj również nie możemy marki kół zmienić. Ale możemy kolor, ok. Tego wcześniej nie zauważyłem, jak sobie tak sprawdzałem te DLC, że jak komuś się ten czarny nie podoba i jest zbyt ponury, to można sobie ten standardowy czerwony kolor przywrócić.
I tutaj podejrzewam, a nie, w tym się już nie da. Widzicie, jakie to są takie dziwne różnice. Tutaj możemy sobie kolor zmienić, ale w tym przegubowym już nie możemy koloru ustawić sobie z powrotem na czerwony. Tak więc dziwne są takie różnice, ale okej. Ale okej, niech będzie. No, więc to wszystko, jeżeli chodzi o ten dodatek. No i teraz przejdźmy do moich wrażeń. Niestety, muszę przyznać, że jest to dodatek dosyć niezadowalający mnie po prostu. Już nawet nie chodzi o cenę o stosunek ceny do zawartości, ale chodzi o to, że mamy tutaj troszeczkę zmarnowany potencjał dodatku sadowniczego. Okej, te ciągniki są stricte do pracy w sadzie, jak ktoś z was chce, to jakieś tam inne pierdoły można nimi robić, ale też nie za dużo, bo po prostu no nie ma takich stricte małych maszyn zbyt dużo w 22, ale tutaj mogliśmy dostać na przykład jeszcze jeden kombajn do winogron albo do oliwek. Co jeszcze? Mogliśmy dostać, no już niech będzie, jeszcze jeden opryskiwacz na przykład do pryskania sadów. Albo nawet jeszcze jeden może specjalny, jakiś taki mały mulcher. Mimo, że tych mulcherów mam, ale okej, mogli jeszcze jakiś dorzucić, co nie? Po prostu, żeby były jakieś inne. Żeby to było takie pełnoprawne DLC sadownicze. I troszeczkę ten potencjał został według mnie zmarnowany. Bo ja aż tak dużo w sadzie nie pracuję. A nawet jak będę, to wykorzystam góra jeden z tych ciągników, może dwa. Więc, no okej, każdy może mieć swoją opinię. Moja jest taka, że troszeczkę zmarnowany potencjał. Średnio mi się ten dodatek podoba i mam nadzieję, że w przypadku pozostałych płatnych dodatków do 22 dostaniemy maszyny, że tak powiem, bardziej używalne, a przynajmniej przeze mnie. Bo no, jest spoko, okej, jest fajnie to wszystko wygląda, fajnie są wykonane, ale mówię, liczyłem po prostu na coś troszeczkę lepszego. Jak coś, to oczywiście w komentarzach możecie napisać, czy wam się to DLC podoba, czy też macie takie troszeczkę mieszane uczucia, tak jak ja. Tak więc, no, to już wszystko, jeżeli chodzi o ten materiał, więc jeżeli wam się podobał, to zostawcie łapkę w górę. Ja już się z wami żegnam. Dzięki za oglądanie. Cześć.